Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Tori152 i moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2 Odyseja. Moi drodzy, musimy iść do Granta, oddać mu list. Jesteśmy oczywiście w Corinie, jest tutaj pełno orków. Jest też Grant. Przekazałem list Karoszowi. Pokażę go Donszakowi, ale nie wie, jaka i kiedy będzie podjęta decyzja. Tak myślałem. To nic, najważniejsze, że oddałeś list. I co dalej? Widzę tylko jedno rozwiązanie. Ktoś powinien pokonać Insa na arenie. Na arenie. Właśnie na niej. Evans, to najlepszy szermierz wśród moich ludzi i jest mistrzem Corinis. Ktoś powinien pokonać go w walce. Wtedy straci szacunek wśród najemników. Mógłbym stanąć na arenie przeciwko Insowi. Ty. Zapomnij. Evans to zabójca. Rozprawi się z tobą za parę sekund. Chociaż. W zasadzie, to nie mam nic do stracenia, prawda? Oczywiście. Ale najpierw mógłbym odpowiednio przygotować się, zanim wejdę na arenę. Mogę ci pokazać, jak stać się silniejszym i podszkolić we władaniu bronią jednoręczną. Przynajmniej wtedy będziesz miał jakąś szansę wygrać tę walkę. Doskonale. Jednak będzie mi potrzebny pancerz. Będziesz go miał. Do czasu walki znajdę coś dla ciebie. No dobra. Możemy zapytać. Czy jestem wystarczająco silny, aby przetrwać na arenie? No, idziemy chyba w siłę, nie? Tak, sądzę, że to wystarczy. Jednak nie mogę dać ci gwarancji. W końcu Insa i innych wojowników nie powinno się lekceważyć. Czy moje umiejętności władania bronią jednoręczną są wystarczające, aby przetrwać na arenie? Tak, sądzę, że to wystarczy. Jednak nie mogę dać ci gwarancji. W końcu Insa i innych wojowników nie powinno się lekceważyć. Myślę, że już jestem gotowy do walk na arenie. Doskonale. Oto twój pancerz. Zgłoś się do Orka Trompeka. On zarządza areną. Gdyby nie zezwolił ci walczyć na arenie, to powiesz mu, że masz ode mnie pozwolenie. Życzę powodzenia. Niech Beliar, albo jakikolwiek inny bóg, w którego wierzysz, ma ciebie w opiece. Dobra, no, czyli mamy nowy pancerzyk. Teraz, żeby tylko nie strzelić gafy i nie założyć jakiegoś shitu. Okej, lekka zbroja najemnika orków. No to co, lecimy chyba na arenę. W ogóle muzyka gdzieś zniknęła. Super, nie mam pojęcia dlaczego i gdzie i o co chodzi. No ale tutaj może powinna się, no właśnie, naprawić. Tu byłam? Nie. To jeszcze przy okazji pójdziemy tutaj. Prawo, lewo, prawo, lewo. Łatwy, szybki kuferek. Możliwe, że jest więcej wieżyczek, które pominęłam, ale to już się okaże później. Zobaczmy. Powinno się udać nam tutaj przeżyć. Pozwól mi walczyć na arenie. Ha. Z jakiej to racji? Dlatego, że Grant mi zezwolił. Tak. No, jak sobie chcieć, more. To ciebie kości będą boleć. Jakie są warunki? Najpierw ty wypłacać mi 100 sztuk złota. Jeśli ci się poszczęścić, ty otrzymać 200 sztuk złota. Walki odbywać się w porze wieczornej, od godziny 17 do 20, na terenie portu. Co mogę wygrać, jeśli stanę się mistrzem areny? Oprócz ustalona stawka, bardzo dobry i ostry miecz. Na pewno ty nigdy nie mieć taka broń w swoja ręka. No zobaczymy. Dobra, między... O, akurat jest odpowiednia godzina. Hej, ty. W sumie, więc lecimy. Chcę walczyć na arenie. Dobrze. Ty dać mi 100 sztuk złota i możesz zaczynać. Trzymaj złoto. Kto jest moim pierwszym przeciwnikiem? Bucz. Idź i rzuć mu wyzwanie. No dobra, no to już lecę. Rozumiem, że Bucz jest w karczmie. O, idzie właśnie. Okej, okay, podpaliłam niewidzialną pochodnią rzeczy. Walcz ze mną na arenie. Ty. Ze mną. Życie ci zbrzydło, czy co? No to jak, przyjmujesz wyzwanie, czy nie?
Oczywiście. Naprzód, na arenę. No i dobra, zobaczymy jak nam to pójdzie. Tu jest Hamlet i jest też Evans. Miejmy nadzieję, że się wyrobimy, bo jak nie, to trzeba będzie spać i wiecie, jak to wyjdzie potem. Dobra, widzę, że mogę zrobić save'a przed tym wszystkim, więc zróbmy. Jestem gotowy. Doskonale. W takim razie pilnuj się. Teraz! Sorry, ale... Gościu nie zdążył nawet nic powiedzieć. Łuk najemnika orków, a ciekawi mnie, jakie on ma statystyki. Aha, jest dziadowski jak... nie wiem. Butch. Mogę powiedzieć, że nie, jakby... nie, muszę z nim najpierw zagadać. Powinien być mądrzejszy. O, moja głowa. Dobrze, wygrałeś. Czego ode mnie chcesz? No i jak tam? Cholera, pokonałeś mnie. Nigdy bym nie pomyślał. Pokonałem w walce Butcha. Chm, ty okazać się lepszy, niż ja sądzić, More. Twój następny przeciwnik być Hamlet. Jego tak łatwo ty nie pokonać. On nie tylko być silniejszy od Butcha, lecz także lepiej władać mieczem. Ludzie mówią różne rzeczy. Chcę stoczyć walkę z następnym przeciwnikiem. Oto twoje złoto. Dobrze. Twoim następnym przeciwnikiem być Hamlet. Powodzenia. Dobra, widzieliśmy go, że już tu stoi. Walcz ze mną na arenie. Trąbek już otrzymał należne złoto. Tak, no to chodź. Zaraz skopię ci dupę. Haha. Dobra, no jakby czekam. Zaraz zobaczymy. Walczmy. No to chodź. No, przepraszam bardzo. Ale z czym do ludzi, nie? On miał 50 ognistych strzał aż, wow. Jestem ciekawa, jak szybko sobie poradzę z Evansem. Którą mamy godzinę w grze? Na spokojnie widzę, że zdążymy z ostatnim przeciwnikiem. No, miło bardzo. O rany, moja głowa. Dobrze już, dobrze, wygrałeś. Czego ode mnie chcesz? No jak? Wszystkie kości całe. O cholera. Kości całe, tylko mi we łbie huczy. No dobrze. Wygrałeś tę walkę. No i zaraz będziemy mieli finał, nie? Pokonałem w walce Hamleta. Na Beliara. To być wspaniała walka, More. Oto twoje 200 sztuk złota. Twoim następnym przeciwnikiem być nasz mistrz Evans. Ciekawe, czy ty potrafić i jego pokonać. Wśród najemników, on być najlepszy wojownik. Więc ty pilnować swoje nati. Chcę stoczyć walkę z mistrzem. Być odważny, More. Ale tym razem ty dać 250 sztuk złota. No dobrze. Trzymaj złoto. Dobrze. Powodzenia, More. Dobra, robimy to. Walcz ze mną na arenie. I zanim zapytasz, Trąbek już otrzymał swoją zapłatę za walkę. Ha. Choć wiesz, komu rzucasz wyzwanie. Wiem. Ale jeśli sądzisz, że się ciebie boję, to grubo się mylisz. No dobrze. Na arenę. Szybko się z tobą rozprawień. Chwila. Serio? Co sądzisz o Grancie? Dlaczego miałbym ci o nim... Wiadomo, dobra. Mało to ważne, przecież wiemy, co Evans knuje, nie? A może o tym zechcesz mi coś powiedzieć? Butch powiedział, że Grant niebawem nie będzie waszym przywódcą. Co? A to idiota. Muszę mu zamknąć mordę. I to samo będzie z tobą, jeśli zaraz nie zanikniesz. Zaczekaj. Jeszcze jedno. Radzę ci nie paplać wokoło takich bredni. Zrozumiałeś?
przeciwnym razie, może tak się zdarzyć, że nie pociągniesz długo. Mhm. No dobra. Jakby nie boję się. Walczmy, Evans. No to chodź tu, Łajzo. No? Serio? To było aż za proste. Dobra, no i miło bardzo. Mamy tutaj zrobione wszystko. Wybite postaci. No, już nie ma problemu, nie? Wstawaj, Evans, bo nie mam całego dnia na ciebie. Chwila. Dobrze, dobrze. Jesteś lepszy ode mnie. Czego chcesz? No i co? Masz już dość. Niech to diabli. Jeszcze za to zapłacisz, chłopcze. Pewnego dnia zemszczę się. No, nie wydaje mi się. Robię zapis, bo być może dostanę broń, no nie? Jakąś fajną. Pokonałem w walce Insa. Na Beliara, ja dawno nie widzieć taka świetna walka. Oto twoja wygrana, More. Ty zasłużyć na ten miecz. Mamy w Khorinis nowego mistrza areny. Tak mi się wydaje, że dostałam... O kurde, dobra. Wreszcie jakaś lepsza kosa i to jeszcze mogę założyć. Co prawda ma troszeczkę gorszą długość o 20. I daje mi 2% mniej do walki, ale i tak jest zajebista. Wreszcie broń pod siłę, Jezu, nie wierzę. Dobra, to co, idziemy od razu do Granta się pochwalić, wydaje mi się. I zobaczymy, co dalej będziemy musieli zrobić. Jakby się ktoś zastanawiał, tak, ja dalej cisnę odcinki na zapas. Korzystam z wolnego, bo dzisiaj piątek, no a w poniedziałek wracam na uczelnię i może być już z tym wolnym różnie. Witam serdecznie. Hej, ty. Pokonałem Insa na arenie. Już o tym słyszałem. To powinno przywrócić lojalność najemników wobec mnie. Teraz, kiedy Evans został pokonany, te jego oszczerstwa słane do Karosza lub Donszaka nie będą już miały żadnego znaczenia. Ci dwaj orkowie zawsze opowiadali się po stronie zwycięzcy. Dobra robota. Trzymaj 200 sztuk złota w charakterze nagrody. Zasłużyłeś na to. A przy okazji, masz się zgłosić do Donszaka. Nie wiesz, czego może chcieć ode mnie. Nie mam pojęcia. Ale przypuszczam, że chcę zobaczyć nowego mistrza Khorinis. Teraz idź. Nie obawiaj się, nie urwie ci głowy od razu. Haha. Dobra, ale wiecie, co jest ważniejsze? Że teraz jest puste praktycznie więzienie. Nie, chuja, Hamlet wrócił. Przyjdziemy tutaj w nocy, jak będzie później. A tymczasem chodźmy do Donszaka. Od razu, o ile możemy. A możemy. To też fajnie, bo potrzebujemy zdobyć jedną rzecz, na którą nawet jeszcze nie wzięłam questa, ale się przyda. Więc przy okazji podejdziemy sobie, a im później tym lepiej, żeby iść później do tego paladyna uwięzionego, dowiemy się może co nieco. To tutaj. Ale zanim będę tam lazła, to mnie interesuje to miejsce, czy mogę tu wejść po jeden przedmiot. W teorii go tu nie ma. Ale w praktyce powinien być na tym rusztowaniu. Chyba, że będzie to zdobycia dopiero jak wezmę questa na to. Bardzo możliwe. Dobra, no to spróbujmy w takim razie wejść. Okej, widzę, że mnie panowie nie zatrzymują. To nie, musimy iść sobie na górę. Adept. No i proszę, jesteśmy chyba na miejscu. Widzę, że te rzeczy mogę sobie w teorii pozabierać, bo nikt się nie czepia. Hallo? Dobra, krzesło mnie zacięło. Siema. Trudno będzie ukraść. Co to znaczy? Bez sensu. Witaj. Co ty chcieć, More? Ja nie mieć czasu dla niewolnika.
kim jesteś. Co? Ty nie wiedzieć, kto ja być. Nie, ja być Donszak, naczelny wódz orków w Khorinis. I ty słuchać, co ci powiedzieć, ja nie prowadzić rozmowa z każda, która tu wpadać more. Jasne. Zapamiętam to. Ty czytać w moja myśli, more. A teraz ty odejść. Chciałeś mnie widzieć. Tak. A kim ty być? Nowy mistrz areny w Khorinis. O, to ty być ten more. Bardzo dobrze. Ja mieć dla ciebie zadanie. Zadanie. Jakie? Nasza armia potrzebować nowa broń. Dobra broń. Ale nasz kowal Grimok powiedzieć, że to nie być proste. Ty zapytać go, kiedy on skończyć kuć broń. Hmm. A do czego ja ci potrzebny? Przecież do Grimoka mogłeś wysłać kogoś ze swoich wojowników. Prawdopodobnie być jakiś problem, o którym nasze wojowniki nie powinni wiedzieć. Ty iść do Grimoka, on wszystko ci powiedzieć. No dobra. Mamy ten list, więc może byśmy go najpierw przeczytali, co? Zobaczmy. Wielki Donszaku, osiągnęliśmy sukces. Z pomocą naszego mistrza niezliczone hordy umarlaków, które staną po naszej stronie. Jego armie szybko zostaną wysłane w drogę, kiedy tylko zechcesz. Jeśli będzie taka twoja wola, wyślij mi wiadomość do Warantu. W tej chwili znajduje się w Ashdodzie. Wielki mistrz czarnej magii, Almansor. Przy przywódcy orków znalazłem list. Powinienem natychmiast oddać go Gernotowi. To zaraz zrobimy. Donszak, cudownie, obserwatorium. To powinno zainteresować Cedrika. Ja nawet jeszcze z Cedrikiem ani razu nie pogadałam. Śmieszna trochę rzecz. Skrzynia Lariusa. Cześć Kordian, czyli ty tutaj sobie siedzisz tak jakby wieczorami. Jest godzina 21. Odpalimy sobie pochodnie, żeby nie było ciemno. Aż tak bardzo. Wiecie, chcę teraz pochodzić właśnie nocą, żeby potem specjalnie nie spać do północy, bo zależy mi, żeby bez świadków porozmawiać z Cedrikiem. Więc poczekajmy sobie z tym akurat. Kowal być może jeszcze dalej pracuje. A jak nie, no to będziemy musieli poczekać, ale widzę, że kłuje tu nieźle chłop. Siema. Przysyła mnie Donszak. Co wielki wódz chcieć od Grimoka? On chce wiedzieć, kiedy będzie gotowa broń dla armii. Niestety, to zająć dużo czasu, more. Grimok mieć zbyt mało ruda. Magiczna ruda. Ile rudy ci potrzeba? Dużo ruda, more, bardzo dużo. Najlepiej pełna skrzynia. Ale aby zacząć pracować, mi wystarczyć 30 bryłek rudy. I wtedy ja kontynuować robota. Oto twoja ruda. Ty mieć ruda. Bardzo dobrze, more. Dać mi ją. Przynajmniej ty móc przynieść mi 30 bryłka ruda. Lepsza to, niż nic. Co mam teraz przekazać Donszakowi? Ty mu powiedzieć, że Grimok zaraz zaczynać kuć broń. Grimok teraz pracować cały dzień, aby broń szybko być zrobiona. Dobra. No, chyba się domyślacie, dlaczego mu nie dałam całej skrzynki z rudą, nie? Po pierwsze byłoby to cholernie podejrzane, a po drugie jakby my sami potrzebujemy tej rudy, więc no nie będę mu dawać tego, co nam najbardziej potrzebne. Jestem ciekawa w ogóle, co dziennik na to. Okej, no mogłam mu tego nie dawać, ale szczerze, co to za problem? Grimok ma teraz wystarczającą ilość rudy. Dobrze. Ja mieć nadzieja, że teraz praca pójść szybko. Grimok powiedział, że będzie pracował cały dzień, aby szybciej skończyć kucie broni. Doskonale, more. My musieć być dobrze przygotowani do następny atak. Następnego ataku. Przeciw komu? To nie być twoja sprawa, more. Jasne. Oto twoje złoto. Ja być bardzo zadowolony z ciebie. Stać, more. Nie tak szybko. Tak, o co chodzi? Ja mieć dla ciebie jeszcze jedno zadanie. Co mam robić? Ty zanieść ten pisemny rozkaz Mardokowi, mojemu wodzowi, który rozbić obóz niedaleko od farmy Onara. Dobrze. Mam mu jeszcze coś powiedzieć. Nie.
Ty tylko oddać mu to pismo. Nic więcej. Doskonale. W takim razie ruszam w drogę. Pośpieszyć się. Rozkaz ty przekazać szybko. Dobra, no to możemy lecieć od razu nawet. Jak się teleportujemy do gospody i pobiegniemy, to powinno być dobrze. Sorry, że biegamy po ciemku, ale tak jak mówię, nie chcę spać. No i dobra, powinniśmy jakoś tutaj dotrzeć. Po drodze nie będzie nikogo, kto mógłby mnie zaatakować w tej zbroi. Chyba, z wyjątkiem tamtego typa, ile on tam jeszcze jest. A chyba jest, więc pobiegniemy tędy trochę bokiem. Zróbmy jakiś zapis, bo ja dawno się nie zapisywałam w ogóle. I zobaczmy. Przy okazji możemy zobaczyć, jak tutaj sytuacja wygląda. Zebrać sobie na przykład rośliny. Nie wiem, czy tutaj jakiś szczaw królewski? W teorii niby są koło kręgów, ale jeszcze żadnego nie znalazłam chyba przy kręgu. Dobra, zobaczmy. Przy okazji możemy się rozeznać, kto i co tutaj przebywa, nie? Konkretnie wiemy, ile jest tych orków, nie? Jest Mardok. Witaj. Wynosić się, More. Inaczej ja ci w tym pomóc. Przysyła mnie Dążak. Co ty mówić, More? Ciebie przysłać wielki Dążak. Tak. Mam od niego pisemne polecenie. To już nie gadać i dać mi to. Dobrze. Trzymaj, a ja pójdę już. Stój. Ty powiedzieć Dążakowi, że my potrzebować 12 mikstur leczniczych. Dobrze. Coś jeszcze. Tak. Ruszać szybko, More. Nam mikstury już być potrzebne. No okej, czyli rozumiem, że nie mogę mu oddać swoich. No dobra. To co, do miasta Korinis. Okej, przez chwilę się myślałam, że się źle teleportowałam. Co to jest? Nieoszlifowany rubin. Gdzie moje pochodnie zniknęły? Tu są. Którą mamy godzinę? 22:52. Dobra, to skoczymy jeszcze raz do Dążaka i spróbujemy się przejść do więzienia. Tak naprawdę. O, ty wrócić, More. I co? Mardok otrzymać rozkaz. Tak, dobrze. Ty trzymać trochę sztuk złota. Mardok potrzebuje tuzin mikstur dla armii. On je otrzymać. Ty pójść do alchemika Esso. On ci dać mikstury. Gdzie mogę znaleźć tego Esso? Asasyn Esso przebywać tu, w domu alchemika, w górna dzielnica Khorinis. A teraz ty pośpieszyć się. Mardok potrzebować mikstury. Dobra, czyli dobrze, że nie zabiłam Esso, bo mielibyśmy problem z tymi miksturami. To co, może jeszcze się przejdziemy na szybko do niego, bo to jest dosłownie tutaj po drugiej stronie. I pójdziemy do tego więzienia, zobaczyć co i jak. Witam. Dążak potrzebuje mikstur leczniczych dla armii. Dobrze. Jeśli Dążak dał ci takie zlecenie, towary te otrzymasz. Ile potrzebuje? Tuzin. Teraz nie mam tylu składników. Może mógłbyś je dla mnie zdobyć? Jeśli to konieczne. Czego potrzebujesz? Na tuzin mikstur potrzebuje 24 rośliny lecznicze. Dobrze. A gdzie ich szukać? Skąd mam wiedzieć? Moja ojczyzna to pustynia. Jeszcze nie znam tego obszaru. Tam mógłbym ci powiedzieć, gdzie można nazbierać sporo ziół, ale tutaj nie wiem. Dobrze. W takim razie, nie będę tracił czasu. Powodzenia. Niech Beliar ma ciebie w opiece. I bez niego sobie poradzę. Co tam pod nosem mówiłeś? Nie zrozumiałem. Ach, nic, po prostu głośno myślałem. Ach tak.
No cóż, do zobaczenia wkrótce. Masz tu swoje rośliny lecznicze. Doskonale. Zaraz przystąpię do ważenia mikstur. Kiedy mam się po nie zjawić? Przyjdź jutro. Powinny już być gotowe. Dobra, no to idealnie. Idziemy do więzienia, potem się prześpimy, żeby było widno. Przyjdziemy do niego po miksturki. Super. Perfekcyjnie nam się to udało zrobić. Dobra, miło, miło, bardzo zajebiście. Miejmy nadzieję, że jest pusto już w więzieniu. Bo jak nie, to będzie mi bardzo smutno. Ale chyba tak, nawet tutaj się już przerzedziło. Dobra, widzę, że Hamlet właśnie chciał stąd wychodzić, więc... Dajmy mu wyjść. O nie, pochodnia mi się wypaliła. Witam, witam, witam. A Grant gdzie idzie? Okej, jak widać, on jest właśnie jedyną osobą, która ma na mnie wywalone jajca, nie? Bo on mi już w miarę ufa. Witam cię. Cedric ma bardzo dużo HP. Paladyn. Tutaj. Kim jesteś? Jestem Cedric, mistrz miecza i paladyn króla. Orkowie pojmali mnie, kiedy zbierałem informacje dla Lorda Hagena o sytuacji w Khorinis. Okej, rozumiem, że muszę się przebrać chyba w normalne ubrania, nie? Spotkałem paladyna. Dobra. Lord Hagen. Gdzie mogę go znaleźć? Chwileczkę. Nawet nie wiem, kim jesteś. Dlaczego mam ci to powiedzieć? Dlatego, że jak i ty, jestem paladynem i walczę za Innosa i króla. Czyżby? Tak każdy może powiedzieć. Może jesteś jednym z najemników orków i po prostu chcesz mnie pociągnąć za język. Mylisz się. Przybyłem z okrętu wojennego Albatros, płynącego z Engardu. Przysłał mnie Lord Baldwin. I mam ci uwierzyć. Przynieś mi dowód na to, że przysłał cię Lord Baldwin. Tylko wtedy będę z tobą rozmawiał. Masz, czytaj. To list potwierdzający moje słowa o tym, że przysłał mnie Lord Baldwin. Rzeczywiście. Tu widnieje pieczęć króla. Teraz mi wierzysz? Tak. Wybacz mi, ale musiałem być ostrożny. Weź z powrotem swój list. Teraz mi powiedz, gdzie znajduje się Lord Hagen. Nadal jest w Górniczej Dolinie. Orkowie zagonili go w pułapkę, z której dotychczas nie może się wydostać. A co z magiczną rudą? Muszę ją dostarczyć królowi. Lord Hagen też miał to zrobić, ale z powodu orków, obecnie nie jest to możliwe. Przynajmniej zdołaliśmy wywieźć z Górniczej Doliny 10 skrzyń z rudą, zanim na nas napadli orkowie. Gdzie znajduje się magiczna ruda? Lord Baldwin musi ją jak najszybciej dostarczyć do króla. Król potrzebuje jej do walki z orkami. Oczywiście, Lord Baldwin może zabrać rudę. Zaniesieliśmy ją do opuszczonej kopalni. Została rozmieszczona w 5 różnych miejscach wewnątrz kopalni na wypadek, gdyby ją ktoś odkrył. Przynajmniej nie znajdzie wszystkiej rudy. Dobrze. Postaram się jak najszybciej zabrać stamtąd rudę. Muszę cię ostrzec, po pierwsze, drogę do kopalni blokują orkowie. Po drugie, wewnątrz kopalni jest sporo pełzaczy. Spodziewałem się tego. Nie obawiaj się, z pełzaczami już miałem do czynienia. To nie wszystko. Niedawno w kopalni pojawili się ożywieńcy. Ożywieńcy. Skąd się tam wzięli? Można tylko przypuszczać, że przywołali je czarni magowie. Po co? Z powodu rudy. Nie. Wątpię, aby wrogowie wiedzieli, że w tej kopalni schowaliśmy rudę. Przez kopalnię Lord Hagen ze swoimi ludźmi mógł wrócić do Khorinis, ponieważ zwykła droga została zablokowana przez orków. Ale teraz najwyraźniej orkowie i ich sojusznicy również wiedzą o drodze przez kopalnię. Więc... Zapewne masz rację. W takim razie, mogę się spodziewać, że w kopalni będzie pełno nieumarłych. Sądzę, tak będzie. Uwolnić cię. Nie. To za wcześnie. Najpierw muszę ustalić, po co orkowie sprowadzili z lądu najemników. Prócz tego, niepokoją mnie asasyni. Co tu robią ich czarni magowie? Gdy się o tym dowiem, wtedy można pomyśleć o moim uwolnieniu.
Ustaliłem, po co tutaj przybyli czarni magowie. Przygotowują się do nadejścia armii nieumarłych, która przybędzie na pomoc orkom. Na Innosa. To koniec. Już nas nic nie uratuje. Dziękuję, że mi o tym powiedziałeś. Dobra, czyli rozumiem, że o najemnikach nie wiem jeszcze zbyt wiele, tak? Siema orku, nie patrzy tak na mnie. Dobra, idziemy spać do randomowego łóżeczka. Co się dzieje? Czego u diabła chcesz? Najlepiej do rana. I co? I biegniemy po te mikstury odebrać. Myślę, że od Dąszaka się dowiem, jak mu powiem, co tutaj robią orkowi najemnicy, jaki jest ich wkład. Już długo nie zabawimy tutaj w Korinis. Ja w ogóle muszę sprawdzić, czy mam dostateczną liczbę tych rzeczy dla André, czyli wiecie, tego prochu i w ogóle. Bo wydaje mi się, że mogę nie mieć wszystkiego, bo tych wieżyczek było dosyć dużo i mogłam o czymś po prostu zapomnieć. Mogę zabrać mikstury. Tak, oto one. To zajęło trochę więcej czasu, niż sądziłem. Mam nadzieję, że Dąszak będzie ze mnie zadowolony. Dobra, to chyba od razu mogę lecieć do tego, nie? Nie wiem, zrobimy zapis, żeby nie latać 50 razy, ale podejrzewam, że najlepiej będzie, jak od razu oddam. Tam, gdzie trzeba. Kurczę, no. Ale powiem wam, że fajnie, bo już zbliżamy się do tego momentu, że będziemy odbijać farmę Onara. Myślę, że nawet w kolejnym odcinku się już uda to zrobić. Znaczy, w sumie jeszcze będziemy musieli się dogadać z innymi osobami, czyli z Kaledem, odnośnie tam, żeby nam najemnicy pomogli, więc może za 2 odcinki bardziej. No i trzeba będzie tego Cedrika właśnie uwolnić, tak w 100%. Mam mikstury lecznicze. Bardzo dobrze. Teraz my być w pełna gotowość do następna bitwa. Masz dla mnie jeszcze jakieś zadania? Nie, More. Możesz zameldować dla Dąszak, że teraz my wszystko mieć. Dobra. No, działanie pod przykrywką jest trudne, no nie? Okej. Zobaczmy. Fuck my life, nie tutaj. Przyjdziemy do Dąszaka, nie do Granta. Jezu, pierdzieli się już w głowie, no. Dobra, ale Dąszak powinien być z nas zadowolony. Jak widzicie, no zadania dla orków też żeśmy zrobili, też im pomogliśmy, tak jak mogliśmy. Wiecie, no trzeba jakby pozory sprawiać, nie? Armia otrzymała mikstury lecznicze. Dobrze. Tu twoje złoto, More. Masz dla mnie jakąś robotę? Nie. Nasza armia wkrótce być w stanie zniszczyć Maurinak Horinis. Ty zrobić dla mnie dosyć dużo. Teraz ty iść do Granta. On oczekiwać ciebie. Okej, czyli się bardzo nie pomyliłam. To chyba się nam opłaci tepnąć się do tam na środek bliżej i pobiec stąd. Mam taką nadzieję przynajmniej. Zobaczymy, co Grant będzie chciał ode mnie. Chciałeś się ze mną widzieć. Tak. Dobrze, że przyszedłeś. Masz teraz szansę wykazać się przed nami. Co chcesz przez to powiedzieć? Dąszak chce, abym swoimi ludźmi wsparł armię orków w walce z paladynami Lorda André. Jeśli uda mi się zadać cios, który zadecyduje o naszym zwycięstwie, Dąszak gwarantuje mi awans do stopnia generała. A jeśli mi w tym pomożesz, o tobie też nie zapomnę. Jak mogę ci pomóc? Idź do Khaleda, przywódcy najemników na farmie Onara i zaproponuj mu sojusz. Jeśli się zgodzi i pomoże nam pokonać Lorda André, to jego wraz z ludźmi orkowie zostawią w spokoju. Tak, a nawet więcej.
Osobiście zadbam o to, aby równo rozdzielić łupy, które zdobędziemy. Dlaczego najemnicy Khaleda mieliby nam pomagać? Może wolą sprzymierzyć się z Lordem Andre? Nie sądzę. Khaled i jego ludzie to zbiegli skazańcy z Górniczej Doliny. Król uznał ich za wyjętych spod prawa. Dlatego mają sporo podstaw sądzić, że Lord Andre umieścił ich na liście poszukiwanych. No, jeśli tak uważasz. Ale co ja z tego będę miał? Jeśli pomożesz mi przeciągnąć Khaleda na naszą stronę, to będziesz mógł stać się jednym z nas. To znaczy, że wtedy stanę się najemnikiem orków. Właśnie tak, a nawet więcej. Staniesz się moim najbliższym zaufanym człowiekiem. Evans już nie jest przeszkodą i dlatego otrzymamy dużą część łupu, którą zagarniemy. No i co powiesz na moją propozycję? Zgoda. Możesz na mnie liczyć. Dobrze. Więc natychmiast udaj się w drogę. Dobra. Dobra, musimy iść do Cedrica. Tylko, że najlepiej pod osłoną nocy, bo teraz tutaj będzie ten Hamlet pewnie siedział, ta? Ta, ale może mogę z nim pogadać? Nie, no właśnie. Więc myślę, że jak przyjdziemy w nocy, to od razu też będziemy go stąd już wyciągać. Dobra, musimy się tepnąć w takie miejsce, żebym miała możliwość się przebrać. Więc chyba najlepiej będzie do gospody. Odbiec sobie kawałeczek, przebrać się w normalną zbroję i popędzimy do Andrenia. Myślę, że to będzie najlepszy pomysł aktualnie. Mam paczki broni. No dobrze. A co z woreczkami prochu? Oto one. Wspaniale. W wyniku twoich działań nasza sytuacja znacznie się poprawiła. Proszę, weź to jako nagrodę. Musimy zaatakować orków, zanim otrzymają wsparcie. Masz rację. Jeśli nasi wrogowie dostaną wsparcie, nie będziemy mieli szans stąd się wydostać. Jednak, niestety, nawet teraz jesteśmy słabsi od nich. To prawda. A to znaczy, że pozostaje tylko jedno wyjście, zjednoczyć siły z najemnikami Onara. Najemnikami Onara. Przecież to przestępcy z dawnej kolonii. Gdyby teraz nie było tu orków, to byśmy walczyli właśnie z nimi. I chcesz zjednoczenia z takimi ludźmi. Nie mamy innego wyjścia. Orkowie zagrażają najemnikom tak samo, jak i nam. I tak samo jak my, oni sami przeciw orkom nie mają żadnych szans. I co więcej, jestem pewny, że orkowie tylko dlatego jeszcze was nie zaatakowali, bo są święcie przekonani, że już jesteście w sojuszu z najemnikami. Zgadzam się z twoim wnioskiem. Tak, sojusz z najemnikami naprawdę może nam pomóc. Ale za to odpowiadam przed Lordem Hagenem. A jemu nie spodoba się to, że nagle jednoczymy się z jakimiś przestępcami. Nie wątpię, że Lord Hagen wszystko zrozumie, jeśli mu wyjaśnimy, w jakiej sytuacji jesteśmy. No cóż, dobrze. Porozmawiaj z Khaledem. Jest teraz szefem najemników, gdy Lee odpłynął do Myrtany. Powiadom go, że chcemy z nim i jego ludźmi zawrzeć rozejm. Tylko wątpię, że zechce nam zaufać. Zobaczymy. Być może uda mi się go przekonać. Mam taką nadzieję. Powodzenia. Dobra, sprawa Fellana nas na razie nie interesuje. Wiecie co, udamy się jeszcze może na wysepkę z waranami. Bo chciałabym się nauczyć ulepszania tych pancerzy. Uchawka. Chcę ulepszyć swoją broń. Jeśli chcesz ulepszyć w warsztacie swoją zbroję albo szatę, powinieneś wiedzieć, jakie materiały będą ci potrzebne. Na przykład, dla skórzanej zbroi niezbędna będzie dodatkowa skóra, którą się przyszywa do zbroi. Twoja zbroja stanie się trochę cięższa, jednak grubsza skóra znacznie lepiej ochrania. Prawdziwą zbroję powinieneś pokryć warstwą magicznej rudy. Wtedy będzie znacznie wytrzymalsza od jakiejkolwiek zwykłej. Masz szczęście, że mogę cię też nauczyć, jak ulepszać magiczną szatę, ponieważ swego czasu byłem kowalem u magów ognia. Aby ulepszyć magiczną szatę, musisz dodać materiał, który ochroni szatę przed magią. Najlepiej nadaje się do tego czarna perła. Jeśli zaszyjesz ją w szacie wraz ze zwojem zaklęcia, to twoja szata od tej chwili będzie znacznie lepiej cię chronić.
Dobra, kucie broni, akrobatyka, nie, to wszystko. Halwar nie potrzebuje. No i zobaczmy. Mamy sporo rzeczy. Znalazłem ten list. Należy do Donszaka, dowódcy orków w Kholinis. Tak. Więc na pewno jest bardzo ważny. Pokaż go. To wszystko tylko plotki. Czytałeś go? Tak, doskonale. W takim razie rozumiesz, w jakim stopniu jest ważna dla nas ta informacja. Aha. Nie wiesz przypadkiem, kim jest Almanse? Prawdopodobnie jakiś czarny mag. Co ważniejsze, można go znaleźć w Ashdodzie. A gdzie ten Ashdod? W Arancie. Tak, w zachodniej jego części, za Ishhatarem. Znajduje się w niedostępnej dolinie. To drugie po Bakareszu święte miasto asasynów. Zresztą nie w tym sprawa. Sądząc po treści listu, Ashdod stanowi dla nas zagrożenie. Jak tylko wrócimy na statek, natychmiast pokażę ten list lordowi Baldwinowi. Co będzie potem? Nie wiem. To lord Baldwin zdecyduje. Najlepsze, co możemy zrobić, to udać się do Arantu i dowiedzieć się, jak wysokie jest zagrożenie ze strony nieumarłych. Masz rację. Ale jak już powiedziałem, o tym zdecyduje lord Baldwin. Możemy wrócić na pokład dopiero po załatwieniu wszystkich spraw tutaj. Przynajmniej teraz wiemy, co czarni magowie robią w Kholinis. Asasyni przygotowują się na nadejście armii nieumarłych. A przy okazji, co z resztą twoich zadań? Musisz sobie z nimi poradzić tak szybko, jak to możliwe. Poczekaj, co z tego. Mam wieści o lordzie Hagenie. To dobrze. Gdzie on jest? Gdzie był wcześniej, w Górniczej Dolinie. Orkowie ich okrążyli i paladyni nie mogą wydostać się z kolonii. To złe wieści. Miasto przejęli orkowie, lord Hagen utknął w Górniczej Dolinie. A co z magiczną rudą? Lord Hagen w porę schował przed orkami 10 skrzyń rudy w opuszczonej kopalni. Tylko 10 skrzyń. Niewiele, ale może to królowi wystarczy. Musimy je za wszelką cenę zdobyć. Musisz dostarczyć nam te skrzynie. Słyszysz? Oczywiście. Zrobię wszystko, aby zdobyć tę rudę. Dobra, i tutaj będziemy mieli ten standardowy... Tylko kiedy przyniesiesz całą rudę i tylko wtedy... Dobra, no wiadomo. To na razie nie. Dobra. Okej, okay, wyzwolenie, obóz. Dobra, to trzeba się udać do najemników. Mamy jeszcze 10 minut i bardzo się zastanawiam, czy nie udać się najpierw do tej wioski rybackiej i nie przeprowadzić tych ludzi tam. A najlepiej to do południowej starej piramidy. I tych rybaków można by było przeprowadzić. Tam, gdzie powinni być. Znaczy, Jezu, rybaków. Tych górników, oczywiście. O nich mi chodziło. Bo to jest takie jedno z mniejszych zadań, które mi zalega. A tak naprawdę oni są gotowi do drogi i jaskinia jest oczyszczona i w ogóle wszystko, nie? Chociaż nie wiem, co oni powiedzą, bo tam przecież była rozwalona ta wioska, nie? Mam takie wrażenie, że przynosicie mi pecha. Dlaczego? Co się stało? Wioska rybacka została zaatakowana przez orków. Wydaje się, że nikt nie ocalał. Cholera. Nie chcę się w to wierzyć. Tylko mi nie mów, że orkowie tam jeszcze są. Jeśli tak, to nie pójdziemy z tobą na wybrzeże. Nie, nie zbliżymy się do orków. To dziwne, ale przeczuwałem, że tak właśnie mi odpowiesz. Nie obchodzi mnie, co tam przeczuwałeś. W każdym razie, orkowie muszą zniknąć, i to bez znaczenia jak. Rozprawiłem się z orkami. Mam nadzieję, że nie przeoczyłeś żadnego z nich. Możemy wreszcie wyruszyć. Oczywiście. Jesteśmy gotowi. Okej, okay, można ustawić, żeby mieli takie i takie, ale wiecie co ja zrobię? Zrobię zapis i przeteleportuję się do osady. Tak po prostu. Oni powinni być na miejscu zaraz, przynajmniej.
No oczywiście, że są. No i widzicie? To jest dużo prostsze niż łazić z nimi. Hej, ty. Jesteśmy na miejscu. Jak teraz dostaniemy się na twój statek? Nie mamy pojęcia, jak sterować łodzą. Jeśli nie znajdziesz kogoś, kto nas dostarczy na statek, to możesz o wszystkim zapomnieć. Na spokojnie, stary, bo tam na górze był gościu. Więc można mu powiedzieć to i owo. Jak widzicie, tu jest oblężonko jedno wielkie. Czy ja tędy przejdę? Tak jest. Dobra, to od razu, jak widzicie, załatwimy jeszcze tą sprawę. Prawie właśnie spadłam. Ale tutaj mieliśmy jednego typa, który został na górze i powinien nam pomóc. Mam przynajmniej taką nadzieję. O Jezus, dobra. Mogę wejść w drzwi? Mogę. Potrzebna mi twoja pomoc. Dlaczego nie? Rozprawiłeś się z orkami, to chętnie ci pomogę. To dotyczy kilku kopaczy, których trzeba dostarczyć na nasz statek. A gdzie znajduje się wasz statek? Na zachód od małej wysepki, położonej naprzeciwko portu w Kholinis. Dobrze. Dostarczę twoich kopaczy na statek. Co chcesz w zamian? Nic. Oczyściłeś wioskę z orków, to jestem ci coś winien. No i pięknie. Do osady rybackiej. Idziemy więc powiedzieć Slimowi, że sprawa będzie już załatwiona za chwilkę. Znalazłem w wiosce ocalałego rybaka i on was dostarczy na statek. Dobrze. Spotkamy się na statku. Super. Kopacze. Tak, jak to pojedziemy na Tamorę. Okej. Okay. W porządeczku, wykonane. Osada rybacka. Weźmiemy sobie, odklikamy te wszystkie questy. Dzisiaj bardzo ładnie nam poszło, jeżeli chodzi o zadania, prawda? Tak mi się wydaje. Zastanawiam się, co teraz w kolejności jakby robić. No wydaje się, że powinniśmy się na farmę Onara udać, prawda? W ogóle tutaj, jak widzicie, mamy możliwość wytwarzania pasów, wzmacnianie pancerzy. Zbroja Bartolo, Gomez... O Boże, ej no, mamy trochę taki spoiler, jakie mamy zbroje dostępne. Pancerz łucznika, 3 garbowane skóry dzika. No to jak widzicie, kolejny poziom przeznaczymy sobie na garbowanie. Więc to też będziemy mieli wtedy załatwione bardzo ładnie. No właśnie, informacje ogólne, nauczyciele w Kholinis. Górnictwo, tak dalej. Tu też, jak widzicie, mamy pokazane, czego potrzebujemy do pewnych rzeczy. Możemy zresztą zobaczyć. Pierścień życia, na przykład szczaw królewski, korzeń leczniczy, czerwona ruda. Jestem bardzo ciekawa, jakby, które rzeczy się opłaca najbardziej zrobić. Ale na razie i tak nie mam nawet do nich składników, więc zostawimy to w spokoju. Zobaczmy. Jak widzicie, już nam się trochę skrócił ten dziennik. Kopacze, ruda dla króla, pojmany paladyn. No trzeba wydostać Cedrika, więc myślę, że zrobimy to w nocy. Wyzwolenie Kholinis, obóz orków, propozycja sojuszu. A jestem ciekawa, czy mogę coś Sejanowi powiedzieć w obserwatorium, bo dostałam wpis w dzienniku, więc moglibyśmy też przejść się do niego i zerknąć. To nie jest problem, bo jesteśmy praktycznie obok niego. Jeden teleport wystarczy i przebiec się parę razy tutaj przez te pokoiki. Witam.
Nie, ty na razie nic nie chcesz ode mnie. Mam stół alchemiczny, gdybym potrzebowała. Mam jeden smoczy korzeń, ale możliwe, że nie mam szczawy królewskiego. Ale możemy... No właśnie, nie mamy szczawiu. Okej. No to co, moi drodzy? Wydaje mi się, że możemy już zakończyć ten odcinek. W kolejnym materiale... W ogóle jeszcze mam czarną perłę do oddania. Więc możemy się na szybko tepnąć na przełęcz jeszcze i oddać Bromorowi tą szkatułkę. Póki o tym pamiętam. I będziemy mogli na dzisiaj kończyć. W kolejnym odcinku idziemy na farmę Onara. Tam sobie też pozbieramy questy, bo tam jeszcze z nikim kompletnie nie rozmawiałam, tak naprawdę. Więc wypadałoby tam jednak pogadać z tymi ludźmi, wziąć zadanka, które tam mają. No i załatwić, żeby ten sojusz zadziałał tak jak trzeba, nie? Witam. Mam dla ciebie rzeczy. Znalazłem twoją szkatułkę. Mówisz poważnie. Tak, oto ona. Twój lokal został rozgrabiony przez kilku najemników orków. Rozumiem. Chyba chłopaki byli niezadowoleni, że tam nie ma moich dziewcząt. Tak mogło być. Co za łajdaki. Ale odzyskałem swoją szkatułkę. Oto twoje wynagrodzenie. Dobra. Jeszcze szybki przegląd dziennika, żeby nie było. Tak, ważne zadania. Ruda dla króla. To się zajmiemy tą sprawą już po oczyszczeniu, po pomocy jakby André. Pojmany paladyn. No musimy się udać do Cedrika w nocy z nim pogadać. Wyzwolenie Corinis sobie zostawimy na czwarty rozdział, bo tak też solucja sugeruje. Obóz orków to jest teraz zadanie. Propozycja sojuszu też. Obserwatorium też później, po tej całej akcji z André. Pierścień szybkości też wtedy zrobimy. Dzienniki Xardasa też można zrobić trochę później. Jak będę brała też zadania jakieś tam z klasztoru. Homer. No musimy poszukać jakiegoś miejsca. Także... Nie wiem, muszę coś wymyślić. Najemnicy orków. To jeszcze robimy. Zaginiony mag wody to na razie nie. Nieznana dolina. Tu też nie. Obóz piratów nie. Ale to będziemy jeszcze robić. Tego banite wypadałoby. Za niedługo też będzie można karczmę oczyścić z tych ludzi. Także bardzo ładnie nam się to, moi drodzy, kształtuje. Także dziękuję Wam za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Trzymajcie się. Lecę montować dla Was ten film. Lecę sobie nagrywać kolejny, bo mi się bardzo fajnie gra. I słyszymy się w kolejnych materiałach. Cześć!